when you first draw it, you don't even know if it can be built. And then if you're lucky, you have a kind of a wonder that something that was just virtual becomes real. Something that was just in the mind or in the desire is actually part of the future of Warsaw. Pamiętam, jak byłem chłopcem w drugiej połowie lat 80. właśnie w tych szarych czasach PRL-u. Wracałem często autobusem z Instytutu Francuskiego. I on skręcał tutaj na osi sali kongresowej w ulicę Złotą właśnie. I pamiętam, że stojąc na końcu tego autobusu, patrzyłem na ten Pałac Kultury. To jakieś zupełne marzenie, żeby to przytłoczyć, ograniczyć dzięki Złotej 44, to się realizuje. To jest budynek, który nie gra tylko architekturą, ale gra także swoją duszą. Wszystko, co robiliśmy, to były bardzo ambitne projekty. I Złota jest takim ukoronowaniem naszej drogi, czyli czymś, co jest niezwykle ambitnym i co pozostanie w historii miasta i naszego kraju. You can see that every floor has a different depth, and that is of course to give individuality and to streamline the building, flying freely into the blue sky. And that's very unique because it means that every apartment here has a unique position. There is an irregular pattern of vertical lines that give it a musical sense, making the scale smaller so that every window and every person in the building has a domestic feeling. This is not an office building, it's a place to live. Musimy słuchać ludzi, słuchać naszych sąsiadów, słuchać świata. Trzeba mieć wyczulony słuch, tak jak zamkniemy oczy, to świat widzimy bez patrzenia, prawda? To trzeba te cechy mieć i jak się je ma, to wtedy widzi się w swoich marzeniach rzeczy, po które inni w ogóle nie sięgają. Nie miałem wątpliwości, że warto spróbować. Wiele osób może nie do końca wierzyło, czy uda się dokończyć tak kompleksowy budynek, czy uda się sprzedać mieszkania, to podstawowe, czy uda się przeprowadzić dobrze PR, marketing i wszystko się udało. In a very few places in the world can you have a craftsmanship that is so precise, which is the mark of Poland. The way the wood goes together with the plasterwork, the way the concrete is exposed, the precision of the hand and the eye. That's really why Polish workmanship is so admired around the world and is right here in Złota 44. Jesteśmy po oddaniu budynku do użytku. Budynek jest sprzedany w ponad połowie, co jak na tą skalę jest dużym sukcesem. Well, to see this building alive, Złota 44, it's amazing. It's culmination of so many years of work, but it's also the inspiration. You know, architecture comes from the poetry of a drawing, from the sense of place in Warsaw, this particular unique place that is nowhere in the world, and to create something that now is there for people to live, to be part of the city, it's a tremendous feeling. Nie twórzmy czegoś, co jest na wczoraj, tylko słyszmy, widzmy to, co będzie tutaj potrzebne w przyszłości. The parks of Warsaw, the nature of Warsaw, the streets, the people, the culture was all part of my thought of how to really give this building that energy. Życie to jest obowiązek pozostawienia po sobie czegoś wartościowego. I to jest moja droga, to jest moje myślenie o tym, żeby zbudować coś w Warszawie, w mieście, które kocham, bo to jest miasto, w którym się urodziłem. To jest miasto moje rodzinne. I jak patrzę na Warszawę, to następne pokolenia będą naprawdę dumne z tego, co nasza generacja zrobiła, a jest jeszcze trochę do zrobienia i daj Boże, jeszcze to będziemy dalej kontynuować. It's maybe my most personal building because I am Polish. Many years ago, when I was 10 years old, I walked around here with my sister and my parents. And how different is Warsaw now? With its freedom, with its light, with its beauty, with its development, it's a tremendous feeling of wonder. Znajdujemy się w wyjątkowym budynku, w nowej ikonie Warszawy, w wyjątkowym wnętrzu, zaprojektowanym przez światowej sławy architekta Daniela Libeskinda, który jest z nami. Daniel, witam Cię wśród nas. Dziękuję bardzo.
zaufanie, oddanie, wsparcie. Tego nie zastąpią żadne umowy, które mają po 1000 stron. Żeby coś zrobić, zbudować, to trzeba mieć zaufanie i przyjaźń. Mamy tutaj inwestorów międzynarodowych, fundusz amerykański Amstar, który zainwestował ponad 100 milionów euro equity. Tego projektu nie zrobilibyśmy z żadnym innym partnerem w takim krótkim czasie. W ciągu 2 miesięcy zapadły kluczowe decyzje, że to robimy. Mamy to szczęście, że robimy projekty wyjątkowe, które jakoś umieszczają się w urbanistyce miasta i stają się jakimiś budynkami, które za 20, 30, 40 lat mamy nadzieję, że będą stanowić ciekawe obiekty, które będą się dobrze starzeć i wręcz nabierać wartości. It's an organic building. It has its own energy, it has its own ambience, and it's very deeply connected to the neighborhoods of Warsaw. It's not just a self-standing object. It is really connected by its profiles, by its views, not only for the lucky inhabitants of the building, but for people far away in the west, east, north, and south. As they look at Warsaw, they will see the dynamic of the city in the beautiful light of Warsaw, be part of their own ambitions, their own lives, and a bright future.